Na pomoc psychologów oraz pedagogów mogą liczyć osoby nieletnie, które zadzwonią pod darmowy numer 116-111. Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa od 2008 roku, służąc wsparciem, opieką i ochroną osobom potrzebującym. Bezpłatna linia telefoniczna funkcjonuje na mocy porozumienia pomiędzy komendantem głównym policji a prezesem Fundacji Dzieci Niczyje. Telefon ten należy do ogólnopolskich numerów o charakterze społecznym stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej. Linia 116-111 obsługiwana jest przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują młodych ludzi i udzielają im wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Często są to problemy w szkole, często są to problemy z rodzicami, nadużywanie alkoholu czy też uzależnieni od narkotyków. W takiej sytuacji na pewno znajdą pomoc psychologiczną dzwoniąc pod ten numer telefonu. Osoba dzwoniąca nie musi podawać swoich danych, aby porozmawiać i uzyskać wsparcie oraz pomoc. Działaniu linii telefonicznych towarzyszy również strona internetowa www.116111.pl, która umożliwia zadawanie anonimowych pytań online. W okresie od początku roku do 30 czerwca w całej Polsce na podstawie powiadomienia uzyskanego od Fundacji Dzieci Niczyje policjanci przyjęli 30 interwencji. Większość z nich dotyczyła deklaracji prób samobójczych, przemocy fizycznej, zaniedbania oraz ucieczki z domów. Wszystkie interwencje podjęte przez policję zakończyły się udzieleniem pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.